Jeśli uważacie, że Słupsk nie jest gorszy, że Koszalin nie jest gorszy, to pomyślcie o tym, że w miastach, które są wokół Was, już funkcjonują, już działają towarzystwa, towarzystwo biznesowe i może w Waszym mieście też są osoby, które chciałyby się rozwijać, chciałyby rozwijać swój biznes, ale chciałyby rozwijać siebie i swój biznes w oparciu o pewne wartości, które dla Was są rzeczą, która determinuje Wasze działanie, determinuje wychowanie Waszych bliskich, Waszych dzieci. Zapraszam, szukajcie towarzystw biznesowych w internecie, szukajcie towarzystw biznesowych w mediach społecznościowych, szukajcie towarzystw biznesowych w gazetach, tak? Znajdziecie ich tam, a jeśli ich tam znajdziecie, umówcie się na spotkanie, przyjdźcie na spotkanie, zobaczcie, co można zrobić w grupie, w której networking, czyli poznawanie siebie i budowanie relacji ma dużo większe znaczenie, gdybyście tego nie robili. I do tego Was zachęcam. Piotrek Wątor, Towarzystwo Biznesowe Trójmiejskie.